Siema, dzisiaj Audi A4 V8 standardowo dwulitrowy diesel, 143 konie, auto z skrzynią CVT, czyli bezstopniową, która gwarantuje bardzo komfortową jazdę, a coraz więcej osób pyta o automaty. Nie oszukujmy się, w mieście i na trasie jest to nieocenione, nie trzeba wachlować, fajna bardzo sprawa. Wiadomo, są trochę większe koszty obsługi, ale komfort nie do zastąpienia. No tak, jak widzicie, auto alufelgi 16, z tyłu czujniki parkowania, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, raczej na zewnątrz bez żadnych cudów. O, widzę, tu nie zamknąłem drzwi, ale w środku macie nawigację i jeszcze parę pierdół. Auto było zmierzone miernikiem lakieru, jest wypadkowe, wszędzie około 100 mikronów lakieru, chyba tylko tylny sterzec jest malowany. Resztę o aucie opowiem, jak będę siedział w środku. Na razie na tyle, hej. I to wracamy do wnętrza. Tutaj sobie spójrzcie na książkę serwisową. Wpisy w Audi do 80 tysięcy. Zaraz spojrzymy jeszcze dalej. I mamy tutaj, nie, tutaj są po prostu jakieś zwykłe warsztaty. Przy 170 widzicie cena imen, jest zmieniony pasek rozrządu, potem jeszcze miał serwis przy 182 i chyba mam jeszcze fakturę na jakiś późniejszy serwis. No ale najważniejsze, że macie ten zmieniony rozrząd. Na rozrządzie wychodzi, że jest około zrobionych 30, 60, 70 tysięcy kilometrów. Te auta mają bardzo długą wymianę między rozrządu między kilometrami, więc to jest pierwsza wymiana przy 180, tu jest zrobione 70, to myślę, że jak ktoś zrobi jeszcze 50, to na pewno nic się nie stanie. No i tak wspominałem, no jest dość tak niedbowo ten samochód wyposażony, dość bogato, no ale nie, ktoś nie dobierał wszystkiego, co sobie mógł dobrać. No to zacznijmy od lewej strony, jak widzicie, cztery elektryczne szyby, grzane lusterka, centralny. Tu macie panel od świateł, światła są automatyczne, z czujnikiem zmierzchu. Oraz są też przeciwdzielne, bo te auto też potrafią być przeciwdzielnych. Spójrzmy tutaj dalej. Manetka od tempomatu. Kierownica wielofunkcyjna. No jak widzicie, tutaj ekran na środku jest czerwony, ale nie ma żadnych błędów, nie ma tutaj żadnych niepokojących objawów. Jest też z komputerem, jak widzicie. Bo nawet też potrafią te Audi nie wszystkie mieć też komputer. Bardzo za wiele rzeczy tutaj dopłacało się u Audi. Spójrzmy teraz na panel środkowy. Jak widzicie, auto jest z nawigacją. Tutaj mamy te panele od zmian radia, nawigacji, ustawiania. Ale nawigacji niestety ktoś sobie nie dobrał kolorowej. Teraz to już akurat ma najmniejsze znaczenie, ale nie wiem, w 2012 roku komuś to zależało na kolorowym wyświetlaczu. Ale teraz nie oszukujmy się, każdy jeździ na Google i większość osób tak czy siak, nawet jak ma nowe samochody dwuletnie, mają zainstalowaną aplikację Map Google. Tutaj widzicie zmieniarka CD, panel od klimatyzacji, są też podgrzewane fotele, tutaj gałka zmiany automatu. No i to chyba z tej strony wszystko. Tak jak widzicie, airbagi, tutaj fotele są te lepsze, za tą tapicerkę trzeba było dopłacać, ale jest ładnie utrzymana. Wygląda tak bardziej elegancko, estetycznie. Spójrzcie, tutaj mój fotel też jest nigdzie nie przetarty. Myślę, że z wnętrza to by było na tyle. Jeżeli interesuje Was takie auto, wbijajcie na mafkarautomoto.pl lub też zaglądajcie na Instagrama mafkarauta. Zawsze pytanie też możecie zostawić tutaj na YouTubie lub napisać maila. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, na pewno pojawi się więcej samochodów. Może traficie na takie, które Was interesują. Na razie tyle, hej.